Dzień dobry, witam ponownie w telewizji w Polsce.pl. Ja nazywam się Aleksandra Rybińska. To jest gorące pytanie wokół wizyty Josepa Borrella, szefa unijnej dyplomacji w Moskwie, i co z tego wynika. Rozmawialiśmy już o możliwości, a raczej jej braku zaostrzenia kursu Unii Europejskiej wobec Rosji. Z moimi gośćmi dr Beata Górka-Winter, Uniwersytet Warszawski, Marek Budzisz, tygodnik Sieci i Strategy and Future. No to zapytam jednak o tą autonomię strategiczną. Mieliśmy francuskiego ministra do spraw europejskich, Clément Beaune, który powiedział, że Europa powinna przyjąć większą odpowiedzialność, definiować swoje wartości, swoje interesy, i oczywiście współpracę gdzieś tam z USA, ale powinna być bardziej autonomiczna. Co to konkretnie ma oznaczać, Marek Budzisz? No w największym skrócie rzecz ujmując, to oznacza, że Europa powinna być w stanie po pierwsze określić i regularnie określać własny stosunek do najważniejszych spraw międzynarodowych, czyli prowadzić jednolitą politykę zagraniczną. Z takiej konstatacji często wyłania się wniosek taki, że w związku z tym powinna odejść od konsensualnego charakteru, który ma dzisiaj polityka zagraniczna Unii Europejskiej, a przyjąć zasadę większości. Dlatego, żeby być w stanie szybciej reagować na bardzo szybko zmieniającą się sytuację na świecie. To jest jakby pierwszy element. Drugi element tego myślenia jest związany z możliwością projekcji siły, czyli dysponowania przez Unię Europejską własnymi możliwościami w tym zakresie i może nie zerwania, ale nieco osłabienia uzależnienia od Stanów Zjednoczonych w zakresie polityki bezpieczeństwa. To jest bardzo różnie przedstawiane. Inaczej na to patrzą Niemcy, inaczej trochę patrzą na to Francuzi, ale generalnie wniosek ten wypływa z takiej oto konstatacji, że Stany Zjednoczone również w sensie wojskowym będą bardziej angażować się w najbliższych latach w Azji Południowo-Wschodniej. W związku z tym ich zainteresowanie i polityczne, i wojskowe w Europie nieco osłabnie, a nie można wykluczyć, że być może w ogóle Stany Zjednoczone będą chciały z tego kierunku się wycofywać. A w związku z tym więcej obowiązków musi przyjąć Europa. Niemcy mówią bardziej w uzgodnieniu ze Stanami Zjednoczonymi i twierdzą, że to będzie też w interesie Stanów Zjednoczonych. Francuzi nieco bardziej są skłonni akcentować niezależność Europy i mówić o tym, że być może to będzie nawet w kontrze pewnej do Stanów Zjednoczonych. Ale kierunek jest generalnie taki, że w związku z zwiększoną liczbą różnych ognisk zapalnych, począwszy od Afryki Północnej, a zakończywszy na Bliskim Wschodzie i na tym obszarze postsowieckim, Europa w najbliższych latach będzie musiała zbudować swój potencjał wojskowy, czy może raczej odbudować. Trzecim elementem to jest kwestia polityki wobec Chin. Mianowicie, to też w największym skrócie mówiąc, wielu wypowiadających się w tej sprawie analityków europejskich mówi, że o ile Stany Zjednoczone z oczywistych względów są zainteresowane powstrzymywaniem rozwoju Chin, dlatego że mają ambicje mocarstwa globalnego, o tyle Europa ma co najwyżej ambicje mocarstwa regionalnego, a w związku z tym nie musi wchodzić w konflikt z Chinami i nie musi ryzykować własnych interesów, głównie gospodarczych, jeśli taką politykę będzie uprawiała. W związku z tym jest jakaś różnica interesów między spojrzeniem na Chiny Stanów Zjednoczonych a spojrzeniem na Chiny Europy, i Europa powinna tutaj wypracować własne stanowisko i własną politykę w tym zakresie. To są, wydaje mi się, trzy główne obszary, na których koncentrują się ci, którzy mówią o wzrastającej suwerenności geostrategicznej Europy. No to ponieważ Marek Budzisz mówił o tym, że no ten charakter konsensualny podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w ramach tej koncepcji powinien zniknąć i zostać zastąpiony tym systemem większościowym. Moje pytanie jest, czyje interesy tu będą realizowane? Czy całej Europy, czy mówimy o Niemczech i o Francji?
pani doktor? No przede wszystkim, jeżeli chodzi o interesy, ja zacznę od tego, że nie ma wątpliwości, że Unia Europejska musi osiągnąć jakiś poziom autonomii strategicznej. I to nie jest już kwestia jej woli czy określania się, samookreślania się jako istotnego gracza na arenie międzynarodowej, ale jest to kwestia rezultatów tego, w jakim porządku międzynarodowym w tej chwili funkcjonujemy. Stany Zjednoczone, mimo że nie ma już tam Trumpa, ale jednak cała kadencja Trumpa pokazała, że Stany Zjednoczone mają swoje interesy i będą inwestować tam, gdzie wymaga tego realizacja ich interesów, czyli Indo-Pacyfik. Teraz mamy już informacje o tym, że prawdopodobnie wojska amerykańskie zostaną w Afganistanie i to wycofanie, które zapowiadał Trump, też nie będzie przebiegało tak szybko, albo wręcz zostanie zamrożone na jakiś czas. Generalnie kwestia Bliskiego Wschodu, czyli my wracamy do czasów, gdzie Ameryka będzie bardziej aktywna na arenie międzynarodowej i na tych bardziej odległych teatrach działań, ale nie wracamy do czasów, kiedy Stany Zjednoczone będą gotowe tak bardzo chronić Europę, sponsorować też sojuszników europejskich, jeżeli chodzi o zapewnianie ich własnego bezpieczeństwa. Tutaj absolutnie nie mam złudzeń co do tego, że Ameryka Bidena będzie Ameryką, która hojnie będzie obdarzać Europę ochroną, i możemy spodziewać się jedynie odwrócenia tych najbardziej negatywnych decyzji, czyli już pojawiła się informacja o pozostawieniu wojsk w Niemczech, co Trump też chciał pewien kontyngent wycofać. Więc tutaj akurat może jedyne, czego się możemy spodziewać, to braku realizacji takich najbardziej niepopularnych czy kontrowersyjnych decyzji poprzedniej administracji. Natomiast faktem jest, że Europa jest obecnie w takim momencie, kiedy musi się samookreślić. I teraz pytanie o interesy. Naturalnie, że prym w tej dyskusji wiedzie Francja, bo już nawet nie mam wrażenia, że Niemcy. Niemcy oczywiście odnoszą się do bardzo wielu kwestii związanych z autonomią strategiczną, ale ja osobiście odnoszę wrażenie, że jest to bardziej dla nich wątek handlowy, wątek właśnie współpracy z Chinami. To Niemcy przecież tak bardzo naciskały na to, żeby po tylu rundach negocjacyjnych zakończyć w końcu te negocjacje z Chinami, porozumienie, mówię o tym porozumieniu dotyczącym swobody inwestycji. Wiadomo, że tutaj i Niemcy, i Chiny mają, jest obopólny interes obydwu państw był, żeby to porozumienie zawrzeć. Teraz trudniejszy będzie oczywiście proces ratyfikacji. Natomiast niemniej jednak widzimy, że Niemcy zdecydowanie bardziej handlowo podchodzą do kwestii życzonej autonomii. Natomiast Francuzi, jako państwo, które posiada dużo bardziej globalne interesy, jednak nazwałabym je globalnymi, ponieważ cała flanka południowa, kwestia presji migracyjnej, kwestia konieczności interwencji francuskich w różnych państwach Afryki i utrzymywania tam kontyngentów wojskowych, walki z terroryzmem, i kwestie wewnętrzne Francji, które już pokazują, że kwestia walki z terroryzmem będzie istotnym problemem. Więc widzimy tutaj, że jeżeli chodzi o takie kwestie bardziej wojskowe, strategiczne, prym w tej dyskusji wiedzie i będzie nadal wiodła Francja. No dobrze, pytanie, czy... Bo mamy jeszcze 4 minuty. Ja chciałam zapytać o to, bo pojawiła się oczywiście krytyka tej koncepcji strategicznej autonomii. Przede wszystkim oczywiście w USA, mówię o Foreign Affairs, Foreign Policy, gdzie się ukazały odpowiednie artykuły, że tak naprawdę są mrzonki, że twardej siły militarnej Europa nie posiada. To są wciąż Stany Zjednoczone pozostają gwarantem jej bezpieczeństwa i gwarantują także szlaki handlowe, ich bezpieczeństwo i tak dalej. Więc mówimy tutaj o, twierdzą Amerykanie, niektórzy amerykańscy analitycy, pewnych mrzonkach
Marek Budzisz? Ja będę mówił w skrócie. Ta koncepcja z punktu widzenia polskich interesów moim zdaniem jest skrajnie niekorzystna. Po pierwsze, na poziomie podejmowania decyzji politycznych i kształtowania linii politycznej Europy dominował będzie duet francusko-niemiecki, ewentualnie przekształcający się w tercet z Holandią albo z państwami południa. Po drugie, oznacza to, na co też zwracam uwagę, w gruncie rzeczy pozostawienie na trwale poza organizmem europejskim takich państw jak Ukraina czy Mołdawia, co nie wspominając już o perspektywie polityki wobec Białorusi, co w sposób wydaje mi się trwały jakby osłabia nasze poczucie bezpieczeństwa na wschodniej flance, żeby tak to określić. Po trzecie wreszcie, Rosja nie rezygnuje z próby ingerowania w politykę wewnętrzną państw bałtyckich, na przykład w związku z blokadą propagandowych kanałów rosyjskich na Łotwie, co dzisiaj jest przedmiotem bardzo ostrej krytyki ze strony Moskwy. Podobną sytuację mamy na Ukrainie, podobną sytuację mamy w Mołdawii. Po czwarte wreszcie, rzeczywiście budowanie siły wojskowej samodzielnej Unii Europejskiej to jest perspektywa co najmniej 10 lat przy założeniu, że będzie wszystko bezproblemowo przebiegało, a wydaje się, że nie ma takich gwarancji. Po piąte wreszcie, Francuzi mają skłonność handlowania interesami Polski po to, żeby się porozumieć z Rosją i uprawiania polityki, którą lapidarnie określił prezydent Chirac, mówiąc, że Polacy stracili okazję, żeby siedzieć cicho. Nie bez przyczyny Władimir Putin w tym długim wywiadzie dla Financial Times powiedział, że Jacques Chirac to jego ideał polityka europejskiego. Z tego powodu, że w gruncie rzeczy ta polityka oznacza dopuszczenie Rosji do odgrywania znacznie więcej niż obecnie roli w Europie Środkowo-Wschodniej, dominacji na Ukrainie, na Białorusi i uzyskania większych niż dzisiaj wpływów w państwach bałtyckich. Niewykluczone, że również w Polsce, nie mówię już o Słowacji, o Węgrzech. W związku z tym w takim historycznej perspektywie to jest polityka niezwykle dla Polski groźna, a przynajmniej może się taką stać. No dobrze, ale czy ona może rzeczywiście zaistnieć? Pani doktor, bardzo krótko, bo mamy już jedną minutę. Teraz zobaczymy, myślę, że pokaże wiele ten kolejny rok, dlatego że trendy do rozwijania wszelkiego rodzaju pomysły do rozwijania europejskich autonomii strategicznych czy do przejmowania przez Europę spraw w swoje ręce zazwyczaj są pewną pochodną i są funkcją tego, z jaką administracją amerykańską mamy do czynienia, czy bardziej przychylną Europie, czy mniej przychylną rozwijaniu właśnie tego typu koncepcji. Niewykluczone, że administracja Bidena, że pojawienie się administracji Bidena i odwrócenie pewnych negatywnych dla Europejczyków trendów spowoduje, że ten cały, że presja, jaką w ostatnich latach zresztą wywierali głównie Francuzi na to, by rozwijać i zdolności wojskowe i zwiększać wydatki obronne. Mówię o Unii Europejskiej, bo oczywiście główna presja wciąż szła ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, czy ten zapał do autonomii Europy i do kreowania tego typu pomysłów nie osłabnie wraz z łagodniejszym i takim bardziej przyjacielskim dialogiem ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo dziękuję serdecznie. Dr Beata Górka-Winter, Uniwersytet Warszawski, Marek Budzisz, Tygodnik Sieci i Think Tank Strategy and Future. Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę, a Państwa zapraszam do dalszego śledzenia telewizji w polsce.pl. Mamy jeszcze wiele ciekawych, gorących pytań na tematy krajowe oraz zagraniczne. Zapraszam.